i zawsze nie miałem żadnych problemów z wolontariuszami, a w tej chwili w ogóle działanie na zasadzie, że są wolontariusze, jest totalnie rozsądne. Ale to wynika z tego, że każdy szuka jakiejś możliwości do robienia, na przykład to, żeby na wolna na cały dzień zarobić 200 zł, to po co ma się gdzieś pójść udzielać. To stawiam się, to jest temat, tylko tak się zorientuję. Dobrze, przechodzimy teraz do punktu numer 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2022 roku, druk numer 1662, kwestia 1. Czy są jakieś pytania? Nie ma. W takim razie przyjmujemy sprawozdanie. Dziękuję bardzo. Teraz przechodzimy do punktu numer 3. Projekt uchwały w sprawie wdrożenia tego tekstu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Lublin, druk numer 1663-1. Czy są pytania odnośnie tego punktu? Nie widzę. Nie ma. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? Chyba wszyscy. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do punktu numer 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu miasta Lublin, druk nr 1667-1, projekt mieszkańców. Otwieram ten punkt. Czy są mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo. Będzie pan godził się na przedstawić się i prosimy. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Agata Polska. Jestem członkiem Komitetu Obywatelskiego do spraw zmiany statutu miasta Lublin. Tą zmianę, którą my jako Komitet Obywatelski Państwu przedłożyliśmy, chcemy, żeby się Państwo nad tym pochylili. Natomiast tak, dzisiaj praktycznie półtorej godziny przed posiedzeniem Państwa Komisji otrzymałam opinię prawną dotyczącą naszej inicjatywy i szczerze mówiąc, żeby się do niej odnieść, musiałam mieć przynajmniej 2 dni czasu, ponieważ Pan Dubiel tutaj dosyć obszernie ją to przedstawił. Ja się pochylę może tylko nad paroma rzeczami, które w tej opinii prawnej zostały przedłożone. Państwo nam tutaj zarzucają. Przepraszam Panią jeszcze, Panie Przewodniczący, bo my nie mamy tej opinii. Nie wiem, czy dostaliśmy. Mamy w aktówce? Mamy w aktówce. Aha, dobrze. I dzisiaj dostali, bo nie widziałem tej opinii. Czyli mamy też tę odpowiedź na to. Rozumiem. Dziękuję. Tutaj Pan w opinii tej zarzucacie nam Państwo, że generalnie jest kilka uchybień, z którymi można by było się owszem zgodzić. Natomiast my jako Komitet Obywatelski nie musimy, że tak powiem, od strony prawnej mieć aż tak wielkiej wiedzy prawniczej pod kątem tego, że brakuje w tym naszym projekcie brak jest tylko jednego wyrazu, projekt, że zamiast w sprawie zmiany statutu miasta Lublin, w sprawie projektu zmiany statutu miasta Lublin. Uważam, że coś takiego Państwo już w trakcie procedowania, jeżeli to by stanęło na Radzie Miasta, mogą Państwo coś takiego po prostu wprowadzić. Natomiast ten nasz projekt, który Państwu przedłożyliśmy, zmierza właśnie do tego, aby to Rada Miasta pochyliła się nad takim projektem zmiany statutu miasta Lublin, który by zawierał niektóre punkty, które my tutaj Państwu przedstawiamy. Nie ubieramy się, że tak powiem, dogłębnie, że to musi być dokładnie tak samo słowo w słowo przedstawione. Nie ubieramy się, że nie należy tego projektu zmodyfikować. Natomiast, tak jak w tej opinii prawnej jest zaznaczone, że przez określoną grupę mieszkańców miasta Lublin takowy projekt można składać, więc takowy projekt Państwu przedłożyliśmy. Natomiast
Następna sprawa, że organem właściwym tylko do sporządzenia projektu uchwały, taki jaką my tutaj złożyliśmy, jest tylko i wyłącznie Rada Miasta, tudzież pozostałe jednostki, które przytoczone są w tej opinii prawnej. Mogę się z tym do końca zgodzić, dlatego że tak jak tutaj jest też zaznaczone, że nie ma tak zwanych opisanych w ustawie wymogów formalnych co do całości składania takich projektów do zmian do statutu miasta Lublin. To, że jednostką właściwą, opiniotwórczą jest Rada Miasta, to jest wiadome w ramach ustawy. Natomiast to, że taki projekt musi najpierw zatwierdzić Rada Miasta, później przedstawić właściwemu ministrowi do spraw administracji publicznej, który to dalej przedstawia, dalej do zatwierdzenia i wraca to, żeby później Rada Miasta zatwierdziła, nie oznacza to, że nasz ten projekt na tym etapie musiałby zostać odrzucony tylko i wyłącznie z tego względu, że brakuje mu wyraźny projekt. Dlatego, że mając na względzie te zmiany, które tutaj w statucie miasta Lublin chcemy Państwu przedstawić i które złożyliśmy, mamy tylko i wyłącznie na celu to, aby Rada Miasta nad tymi zmianami się pochyliła i ewentualnie przyjęła, czy też odrzuciła. Natomiast mamy wielką nadzieję, że Rada Miasta się pochyli nad nią pozytywnie i tych zmian nie odrzuci, ponieważ jak tu jest ujęte, przynajmniej w opinii prawnej, jest to forma demokracji bezpośredniej, nad którą myślę Rada Miasta jako taką formę demokracji bezpośredniej nie będzie chciała odrzucić. Dziękuję Pani Bardzo za tą wypowiedź. Tak słucham, Pani Radna. Tak, proszę. Ale może jeszcze, bo jeszcze są jeszcze mieszkańcy. To może byśmy najpierw głos oddali mieszkańcom, jeżeli Pani Radna to pozwoliła. Można? Dobrze, proszę bardzo. Pani Radna. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Szanowna Pani. Pragnę tylko przypomnieć, że kilka lat temu była powołana komisja do spraw statutu rad dzielnic i była taka możliwość. Wszystkie rady dzielnic zgłaszały swoje uwagi i było to zmienione. Czemu wtedy Państwo nie wystąpili ze swoimi wnioskami? Na pewno byśmy się pochylili, ale ja też na tym pochyliła sama na członkiem tej komisji. Jak Pani sama zaznaczyła, było to kilka lat temu. No tak. A dokładnie? Nie pamiętam w tym momencie, to było parę lat temu. Natomiast wszyscy radni pochylili się na tym, również goście mogli uczestniczyć w tej komisji członkowie rad dzielnic, bo ich wnioski, prawda, głosowaliśmy i większość z tych rzeczy została uwzględniona. Jak Pani zaznaczyła, nie wiem, jeżeli ja jeszcze myślę, że jeżeli by wszystkie rady dzielnic chciały czegoś takiego, można było powołać z powrotem komisję, ale ja wiem, czy robić taką rewolucję w tym momencie. Jak Pani zaznaczyła, było to w roku 2019, my z tym wnioskiem... No to całkiem nie tak dawno. Owszem, no w perspektywie czasu faktycznie nie jest to aż tak bardzo dawno. Natomiast my nad tym projektem przysiedliśmy w roku 2022, tylko i wyłącznie z tego względu, że niektóre projekty, które zostały przedkładane przez komitety obywatelskie, a które nawet rodziły się przy auspicjum rad dzielnic, zostały przez Radę Miasta odrzucone. Stąd powstał taki projekt, aby pochylić się nad takimi zmianami w statucie, aby większość tych projektów po prostu była procedowana, a nie została odrzucona. Między innymi ja pochodzę z dzielnicy Szerokie i większość projektów, które zostały z tej dzielnicy zgłaszane i nie tylko, już pomijając projekty, ale nawet wnioski, które zostały zgłaszane z tej dzielnicy, zawsze są przesuwane ad acta, ad acta na dalszy, dalszy, jeszcze dalszy plan przez już wiele, wiele lat. Dlatego powstał taki właśnie projekt zmiany statutu, żeby to było zapisane w statucie, aby każda rada dzielnicy miała możliwość przedstawienia rady dzielnicy miasta
swoją własną uchwałę, ale dotyczącą tej dzielnicy, gdzie ta rada funkcjonuje. Nie chcę, żeby Państwo to odczytywali tutaj, tak jak jest w opinii prawnej podniesione, że te uchwały dotyczyłyby całego miasta. Nie. Dana rada dzielnic przedstawia własną uchwałę, która dotyczy tylko i wyłącznie danej dzielnicy. A przepraszam, czy nie uważa Pani, że powinno to wypłynąć od samych rad dzielnic? Bo u mnie w okręgu jest 5 rad dzielnic i nikt nie zgłaszał mi takich uwag. Naprawdę, spotykam się regularnie. Ja wiem, jaki jest zakres, że tak powiem, Pani tutaj działalności, natomiast ja byłam w 22 radach dzielnic i jak Państwo zauważyliście, podpisy z tych rad dzielnic są złożone pod naszym projektem. Pochyliły się nad tym praktycznie na 27, które się cyklicznie przynajmniej zbierają. Przepraszam, 22 rady i każdy poparł ten projekt. W dużej mierze. Jeżeli Państwo uważacie, że niewielki, akurat Konstantynów tutaj się wstrzyma, tam gdzie Pani była, owszem, tylko i wyłącznie pod zarzutem prawa głosu i tak z prawem głosu poprawek, ale to jest jedna z niewielu dzielnic, która po prostu nie poprawiły tego projektu. Proszę Państwa, oddaję teraz głos kolejnym mieszkańcom, tylko jedną rzecz chciałem powiedzieć, że należy zabrać głos tylko dotyczący czego tego punktu, bo jeżeli ktoś ma jakieś inne sprawy, to w sprawach wniesionych. Proszę bardzo, Pani się zgłaszała. Dobrze. Proszę bardzo. Krzysztof Rakubowski, Fundacja Wolności Mieszkaniec. Tutaj chciałem wyjaśnić, bo Pani Radna Monika Rzechowska mówiła o tych zmianach statutów z 19 roku, tylko pytanie, czy my teraz rozmawiamy o zmianie statutów dzielnic, ponieważ tego dotyczyły wtedy prace tej komisji, a tu mowa jest chyba o statucie miasta, więc tutaj chyba to inny dokument, więc tutaj statut miasta nie był w ostatnich latach zmieniany. Dziękuję. Dobrze, głosuję. Momencik, bo jeszcze są pytania od mieszkańców. Proszę bardzo. Stasiek Mieczysław, przewodniczący zarządu dzielnicy Tatarna. Ja właśnie co do wypowiedzi Pani Radnej. Wtedy jak były konsultacje co do właśnie statutu Rady, my jako przedstawiciele Rad, właśnie przewodniczący zarządu Rady, wnosiliśmy pismem do Pana Prezydenta, jak nie wiem, czy to poszło też do przewodniczącego Rady, o właśnie zorganizowanie zebrania i przedyskutowania na temat tego, co wtedy zostało uchwalone. No niestety, ale nas bagatelizowali. Niestety, było pismo, mogę przynieść, dostarczyć, nie? Także to było właśnie to, że myśmy wnieśli pismo, żeby przedyskutować, czy te zmiany w statucie właśnie Rad Dzielnic były dobre czy złe. I nas wtedy właśnie zbagatelizowano i nie wziąłem to pod uwagę właśnie, żeby porozmawiać na ten temat. Dziękuję. Dobrze, ja przepraszam, czy jeszcze ze strony mieszkańców jest... Dobrze, proszę bardzo. Ja tylko chciałam się odnieść... Ale może było takie spotkanie organizowane, nie przyszedł na to spotkanie. Dziękuję. Blokowo, proszę bardzo. Pan Filip, pan nie zabiera głosu. Pan jest pana wniesionych będzie lepiej. Pan Filipowicz. Andrzej Filipowicz, Rada Dzielnicy Czechów Południowy. Inicjatorzy, komitet był w Radzie Dzielnicy Czechów Południowy. Tak zresztą odpowiedziała przedstawicielka nie tylko w naszej Radzie Dzielnicy. Rada akceptuje, uznając i uważając, że są ważniejsze rzeczy do zmiany w tymże statucie, czy też w statutach jednostek pomocniczych, to ta zmiana, o której Pani Radna mówiła, czy te zmiany, które zostały wprowadzone, niekoniecznie zgodnie z opinią jednostek pomocniczych, one spowodowały, taka jest moja ocena, taka była ocena członków Rady Dzielnic Czechów Południowych, którzy uczestniczyli w spotkaniu, to te zmiany w statucie niekorzystne dla jednostek pomocniczych spowodowały tę inicjatywę. Nie nam jako członkom Rad Dzielnic oceniać Państwa pracę, ale te punkty, które są proponowane do wprowadzenia do statutu, powinny rozwiązać szereg problemów, a mianowicie takich, że Państwo się nie interesujecie
problemami w dzielnicach, problemami dotyczącymi przede wszystkim jakości życia, bezpieczeństwa ekologicznego. Możecie się Państwo z tym zgadzać, bądź też nie zgadzać, ale to członkowie rad dzielnic próbują przeciwdziałać na przykład totalnej degradacji Górek Czechostw, nad którymi Państwo obradowaliście wielokrotnie. I te zmiany statutu, które nastąpiły w 2019 roku, no między innymi ograniczyły możliwość jednostkom pomocniczym przeciwdziałania, czy też zabierania czynnego, brania czynnego udziału w sprzedaży mienia miasta w dzielnicach. Ten zapis w statucie był, został zdjęty i to samo dotyczy, Szanowni Państwo, zdecydujecie, jak będziecie uważać, ale jak jestem dzisiaj między innymi dlatego, czy też głównie dlatego, że wielokrotnie nie tylko moja osoba była pozbawiana możliwości wypowiedzi w sprawach dzielnicy, bo wtedy, kiedy mieszkaniec przychodzi i Państwo mu nie chcecie takiej możliwości stworzyć, to jest sprawa, można powiedzieć, podstawowa. Natomiast w sytuacji, kiedy przychodzą przedstawiciele jednostek pomocniczych i Państwo przegłosowujecie, że nie mogą się wypowiedzieć, to cóż innego mieli zrobić inicjatorzy, jak nie wyjść z wnioskiem, by przypisać prawo statutowe, między innymi po to, żeby się nie działy rzeczy złe. Między innymi po to, żeby nie zapadały uchwały, które godzą w jednostki pomocnicze, że tak tylko przypomnę, kwestie rewitalizacji były wpisywane podmioty i przedmioty tejże rewitalizacji spoza obszaru objętego rewitalizacją. Nie były uwzględniane te wnioski dzielnic i pamiętam, jak tu na tej sali prosiłem o możliwość wypowiedzi w tejże kwestii, nie jedyny zresztą, i poprzez głosowanie Państwo uniemożliwialiście wyartykułowanie potrzeb dzielnic, szczególnie w sytuacjach, kiedy o pewnych kwestiach dowiadujemy się nagle, jak przywołany przypadek przez panią Agatę, opinia prawna na 1,5 godziny przed dzisiejszym spotkaniem. No tak po obywatelsku to jest co najmniej nie fair, a tak po dzielnicowemu, jako członkowie jednostek pomocniczych, to jest skandal, można było tak to nazwać, bo po co przyszli dzisiaj przedstawiciele, jak na kolanie zapoznało się z 21-stronicową opinią? Opinia prawna na 11. A, 11. Ale momencik, przepraszam panu bardzo, teraz pan ma głos. Już komisja, ja prowadzę. Już kończę, szanowni państwo. To do was należy decyzja, no nie do pana prezydenta, nie do pana mecenasa. I macie państwo szansę w naszej ocenie, znaczy w ocenie mojej jako jednego z członków jednostek pomocniczych, macie państwo szansę, tak gdyby nareperować to, co zostało zepsute w roku 2019, czyli takie podstawowe prawa, które dawały nam możliwość funkcjonowania w mieście, zostały zabrane jednostkom pomocniczym i w efekcie no, jest ta propozycja, która nas w zasadzie w tych jednostkach pomocniczych nie satysfakcjonuje, bo to i tak niewiele zmienia w tym ogólnym marazmie w stosunku do tego, co dzieje się w dzielnicach. I tak przy okazji, korzystam z okazji, panie przewodniczący, to jest specjalna komisja i tę specjalną komisję chciałbym w specjalny sposób zaprosić do Górek Czechowskich, gdzie trwa niewyobrażalna ingerencja, gdzie trwa niewyobrażalna skala zniszczeń tego obszaru. Obszaru, który państwo uchwaliliście, że ma być parkiem. No to chyba parkiem sztywnych kołków betonowych w terenach kiedyś zielonych. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan Skiba, proszę pan dodać króciutko, proszę. Dzień dobry, Skiba Jacek, przewodniczący zarządu dzielnicy Hajdów Zadębie. Między innymi współinicjator tej uchwały obywatelskiej. Szanowni radni, chodzi w tej uchwale o to, między innymi w punkcie 6, żeby rady dzielnic miały prawo inicjatywy uchwałodawczej.
Bo ja, nas 15 osób w Radzie Dzielnicy Hajdów Zadębie wybrało 298 osób, więc prawie 300. I ja mam takie pytanie, skoro inicjatywa uchwałodawcza posiada inicjatywę prezydent, przewodniczący Rady Miasta lub co najmniej trzech radnych miasta, to dlaczego 15 bądź 21 radnych dzielnicowych we własnej sprawie musi zbierać 300 podpisów? Po co ja jestem przewodniczącym zarządu dzielnicy wybranym przez 300 osób, żebym ja był traktowany na równi z każdym mieszkańcem dzielnicy, który tak samo jak ja musi zebrać 300 głosów? Czy moja działalność ma polegać na tym, żeby ja za każdym razem miał zbierać 300 głosów? Dla mnie 300 głosów to jest 1/3 dzielnicy. Frekwencję w wyborach dzielnicowych mieliśmy jedną z większych w mieście, trzecią. I proszę o odpowiedź państwa radnych, dlaczego państwo uważają, że was troje jest ważniejszych niż nas 15 albo 21 rok. To jest jedna sytuacja, o którą wnosimy, żeby była zmieniona. Druga, radni nam zarzucają, że nie jesteśmy na komisjach. Jeżeli my o tych komisjach nie jesteśmy informowani. Tutaj konkretnie w paragrafie 42 jest napisane, kto jest informowany o komisjach Rady Miasta. I kończy się na dostarczeniu materiałów i projektów do radnych Rady Miasta. A skąd Rady Dzielnic, tutaj do państwa radnych mam pytanie, i do pana kierownika. Skąd Rady Dzielnic mają wiedzieć, że konkretnie dzisiaj zebrała się ta komisja i jaki był porządek, skoro tu jest napisane, że to ma być 7 dni, a porządek tej dzisiejszej komisji był znany w piątek. Więc proszę o dwie takie odpowiedzi. Dobrze, bardzo dziękuję. Proszę pana mecenasa o udzielenie odpowiedzi. Nie tyle udzielenie odpowiedzi, szanowni państwo, co odniesienie się z niewdumie radca prawny. Ja jestem autorem tej opinii prawnej. No, państwo otrzymaliście w czwartek był projekt uchwały uchwalony przez Rybkę. Ona jest rzeczywiście obszerna, choć moim zdaniem można się z nią zgadzać bądź nie, ale ona nie jest zbyt rozbudowana. Chciałem państwu wyjaśnić również i radnych te okoliczności, o których była mowa, ale odniosę się na samym początku. Ja rozumiem, że to był pewien trudny środek. I przeczytamy w tej opinii, nie znajdziemy słowa zarzuty, ani bezpośrednio, ani w jakimś kwestii. Ja nigdy jako radca prawny nie zarzucam niczego komuś. Nie znajdziemy w tej opinii jakiegokolwiek wniosku, co Rada Miasta ma z tym zrobić. Myślę, że oczekiwanie ode mnie radnych, ale inicjatorów uchwały jest obiektywnej oceny prawnej, a to Rada Miasta zadecyduje. Nie ma tam słowa, co Rada Miasta ma zrobić, odrzucić, przyjąć projekt. Nie ma tam słowa zarzuty. Według mnie ta opinia może pomóc wszystkim, również inicjatorom i Radzie Miasta, wszystkim, którzy się z nią zapoznają. Oczywiście można z nią dyskutować. Taki był cel tej opinii. Nie mecenas decyduje, czy projekt ma być podjęty, czy też nie. Założyłem też do niej obszerne materiały poglądowe. Krótko, szanowni państwo, odniosę się. W opinii prawnej nie wskazałem na jakąkolwiek niedopuszczalność w zakresie zmiany zaproponowanych statutów. Wskazałem, moim zdaniem, na brak precyzji, na konieczność być może dodatkowego doregulowania, ale nie znalazło się ani jedno stwierdzenie, że zaproponowana zmiana statutu jest niedopuszczalna prawnie. Mówię już o tych konkretnych zagadnieniach. Mówimy o zmianie statutu miasta Lublin, nie o zmianie statutu dzielnic. Jak też rozumiem, mówimy o projekcie uchwały. Państwo możecie mówić o problemie partycypacji rad dzielnic. Ja się odnoszę do projektu uchwały. Nie odnoszę się do kwestii celowości, zasadności. Przepraszam za ten wstęp, ale tak jak mówię, moim zdaniem ta opinia miałaby pomóc nam wszystkim, a nie stawiać zarzutów. Tu cytat ale oczywiście... chodziło, panie mecenasie, o to, że jej nie ma. Pan ją znamy, jej nie znamy. Ale momencie, a ja się teraz skurczyłem, szanowni państwo. Nie będę mówił o swoim stanie zdrowia, bo między innymi to było spowodowane nieobecnością. Starałem się przez weekend napisać tę opinię, bo na poprzednim bodajże grudniowym posiedzeniu Rady, gdzie był inny obywatelski projekt uchwały, było dużo też zarzutów pod moim adresem, radców prawnych. I pewne kwestie w tej opinii wyjaśniam na początku. Inicjatywa uchwałodawcza obywatelska jest inicjatywą ustawową, choć w naszym mieście od 2008 roku już statut przewidywał. Obecnie jest to regulacja ustawowa.
Zacytowałem pogląd, który mówi jednoznacznie, że projekt staje się przedmiotem obrad Rady i Rada Gminy nie ma prawa zmodyfikowania treści projektu obywatelskiego. Inicjatywa obywatelska nie jest jakąś odrębnym, nie tworzy jakichś odrębnych projektów czy uchwał. Po podjęciu takiego projektu uchwały jest on projektem Rady Miasta, jest uchwałą Rady Miasta. Inicjatywa obywatelska nie polega na skierowaniu jakiegoś problemu, który później Rada Miasta, prezydent, prawnicy będą poprawiali, doszlifowali. Niestety ustawodawca tak założył, że ten projekt uchwały powinien odpowiadać tym wymogom prawnym, tak jak i każdy inny projekt uchwały. Podkreślam, ustawodawca, nie ja. Dlatego moim zdaniem Rada Miasta nie może modyfikować projektu, bo by to przeczyło inicjatywie obywatelskiej, kiedy kilkaset, czasami kilka tysięcy osób podpisuje się pod jakimś projektem, a później Rada Miasta go zmienia. To nie jest jakaś myśl, to nie jest jakaś inicjatywa, to jest projekt uchwały. I dlatego odnosimy się do projektu uchwały, który moim zdaniem nie może być modyfikowany przez Radę w postaci jakichś poprawek, nie wiem, przez prawnika, urzędnika. Przepraszam za ten wstęp, bo myślę, że można się z tym zgadzać, że nie zacytowałem konkretne wypowiedzi z literatury. Co do propozycji zmian statutu odniosę się jeszcze raz, podkreślałem, nigdzie nie wskazałem, że żadna z tych propozycji jest prawnie niedopuszczalna. Wskazałem na niekonsekwencje, chociażby językowe, i za chwilę o tym powiem. Natomiast najważniejsza według mnie w tej kwestii, a jest tu wielu radnych, którzy uczestniczyli w pracach nad statutem, nad zmianą statutu miasta, bo tylko pomówiłem, że jest procedura dojścia do zmiany statutu miasta, procedura ustawowa. A ona jest uregulowana w ustawie zaprzeczeniu. Jesteśmy gminą, która liczy ponad 300 tysięcy mieszkańców, więc projekt statutu, odpowiednio projekt zmiany statutu musi być uzgodniony przez prezesa Rady Miejskiej. Nie ulega wątpliwości, to nie są moje słowa, rzecznictwo, że brak uzgodnienia przez prezesa Rady Miejskiej projektu statutu oznaczałby nieważność takiej uchwały. Są na tej sali radni, a ja przytoczyłem to konkretne uchwały, które już ta Wysoka Rada podejmowała. W związku z tym Rada najpierw przyjmuje projekt statutu, czytaj odpowiednio zmiany statutu, który jest skierowany do uzgodnienia przez prezesa Rady Ministrów. Jeżeli to uzgodnienie będzie, podejmuje drugą uchwałę w sprawie zmiany statutu. To nie jest kwestia tylko słowa projekt, za chwilę się odniosę. Oczywiście dobrze zrozumiano. Gdybym ja mógł poprawić projekt uchwał, bo myście się Państwo do mnie zgłosili, w dobrej wierze można ze mną dyskutować na pewno. Wspomniałem, że przewodniczący Rady już na początku roku gdzieś tam wyjaśnił jednemu z inicjatorów tego pomysłu, jak wygląda procedura, ale to już przewodniczący Rady może się wypowiedzieć na ten temat. Wracając do tego, to nie chodzi o słowo projekt. Tak było w 2018 roku, kiedy to już Wysoka Rada uchwaliła zmianę statutu. Wcześniej, w poprzedniej kadencji, był projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian. Uzgodnienie przez prezesa Rady Ministrów, wynika to z artykułu 3 ust. 2, jest obligatoryjne. Jest to uzgodnienie. Rada nie może uchwalić statutu nieuzgodnionego. Prezes Rady Ministrów może uzgodnić w części, a w części nie uzgodnić. No jest jeszcze przepis, że w ostateczności to Rada Ministrów rozstrzyga spory. Ustawodawca od 90 roku tak założył, że te duże miasta muszą mieć statuty uzgodnione przez pana premiera, i tak było w 2018 roku. Pan premier Mateusz Morawiecki uzgodnił zmiany i tam jest pismo do tej. Mówię o procedurze. Jeszcze raz podkreślam, w dobrej wierze można to wyrywać moim zdaniem. Nie można projektu obywatelskiego poprawiać przez urzędników, przez radcę prawnego, bo to jest projekt uchwały. Dlatego też dla mnie ta inicjatywa w tym projekcie uchwały właśnie ma najtrudniejszy ten dylemat, że ona dotyczy zmiany statutu, a nie tego rzeczywiście słowa projekt, ale tylko chodziło o słowo procedury. W drugiej kolejności powinna być już uchwała, jeśli prezes Rady Ministrów uzgodni. Przepraszam za ten wstęp jeszcze. Myślę, że już za długo, ale odniosę się do propozycji. Wskazuję też, że nie może prezes Rady Ministrów uzgadniać, chodzi o procedurę, a nie o osobę pana premiera, projektu uchwały, czyli pan przewodniczący Rady nie mógł obywatelskiego projektu uchwały skierować do uzgodnienia przez prezesa Rady Ministrów. Bez wiedzy Rady to Rada musi przyjąć projekt, a gdyby Rada nie akceptowała takich zmian, albo zmiany były w sposób, to nie dotyczy to tego projektu, żeby było jasne, absolutnie. Takie, które by, można powiedzieć, no, skierowanie do prezesa Rady Ministrów projektu, który kompletnie Rada by nie przyjęła. Nie można opiniować projektu, uzgadniać projektu uchwały.
najpierw musi Rada go zaakceptować w postaci projektu zmiany, a później oczywiście po raz drugi. Dlatego ta procedura według mnie z tego projektu uchwały obywatelskiego jest zaburzona, bo oczywiście uzgodnienia nie dokonywaliby obywatele nasi mieszkańcy, to jest oczywiste. Uzgodnienia w sensie pisma, skierowania dokonywałby pan przewodniczący rady czy pan prezydent, nie grupa mieszkańców. Natomiast ten projekt, i tak jak dzisiaj słyszałem, zakłada zmianę statutu. Wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, ale też nam wskazuje, czyli wskazuje na to, że jego istotą jest już zmienić statut. A kiedy uzyskamy uzgodnienie przez prezesa Rady Ministrów? Gdyby to była kwestia tylko wysłania pisma. Odniosę się teraz, bo myślę, że to nas wszystkich też bardzo interesuje. Jestem oczywiście mogę odebrać krytykę czy uwagi, jak mówię, czwartego projektu uchwały, ja przez ten pracowałem na tą kwestię. Co do zaproponowanych zmian statutów, dodam, że przy pracach nad zmianami statutów Rad Dzielnic te postulaty pojawiały się odpowiednio dotyczące zmiany statutu. A więc zacznę od tego, tej propozycji dodania inicjatywy uchwałodawczej. Oczywiście, że Rada Dzielnicy może mieć inicjatywę uchwałodawczą, jeśli w statucie tak będzie zapisane. Przy czym punkt 7 w paragrafie 56, przynajmniej pan radny Marcin Nowak, pamiętam, że w 2008 roku pomagała, wprowadziliśmy jako jedną z pierwszych inicjatyw obywatelską 10 lat przed ustawą. Dodanie punktu 7 w brzmieniu Rada Dzielnicy oznacza, że inicjatywę uchwałodawczą ma Rada Dzielnicy. Wskazuje, że w tym zapisie propozycji nie ma napisane, że w zakresie spraw dzielnicy. Dlatego wskazuje nie zarzut, tylko jak gdyby kwestie, to co oczywiście szanowna pani powiedziała, z tego zapisu nie wygląda, że ta inicjatywa uchwałodawcza dotyczy spraw dzielnicy. Inicjatywę posiada Rada Dzielnicy w każdej sprawie. Tylko wskazuje na pewną niekonsekwencję ze statutami dzielnicy, gdzie Rada Dzielnicy zajmuje się sprawami danej dzielnicy. Nie twierdzę, że to jest prawnie niedopuszczalne, tylko wskazuje, że chyba trzeba byłoby dookreślić, jak ma Kraków, że chodzi o sprawy dzielnicy. I pani zresztą potwierdziła, że taka była intencja. Mówię tak z wielkim szacunkiem dla pani, która się wypowiada na początku. To co do inicjatywy uchwałodawczej Rady Dzielnicy. Moim zdaniem trzeba byłoby to też skorelować, żeby Wysoka Rada podjęła w tym kierunku zmiany statutu miasta ze statutami dzielnic, żeby to też nie budziło wątpliwości, że w tym zakresie Rada Dzielnicy może się wypowiadać nie jako inicjatywa uchwałodawcza. Postaram się skrócić. Zwróciłem też uwagę na pewną niekonsekwencję, ale to jest nie zarzut. No moim zdaniem ona jest widoczna, może źle odczytałem, że z jednej strony jest propozycja zmiany statutu miasta, z której wynika, że w obradach biorą udział członkowie rad dzielnic wyznaczeni przez Radę Dzielnicy z prawem głosu. A później jest druga propozycja 81a, wyznaczeni przez przewodniczącego Rady Dzielnicy, członkowie Rady Dzielnicy biorą udział w posiedzeniach Rady Miasta. Zwracam uwagę, że raz jest mowa, że wyznaczeni przez Radę Dzielnicy, a raz przez przewodniczącego. Nie jest to czytelne. To moją rolą jak gdyby wskazać, czy wyznacza przewodniczący, czy Rada Dzielnicy. Tak uważam, przepraszam, nie oceniając swojej pracy, powinno to powiedzieć, że ja wskazuję te kwestie. Dodam, że obecny statut przewiduje uczestnictwo przewodniczących zarządów, co jest oczywiste, i obecny statut, używając słowa prawa głosu, dodaje za wyjątkiem prawa udziału w głosowaniu. Dlatego też wskazuje, że gdyby taki projekt miał być podjęty, dobrze byłoby dookreślić, co oznacza prawo głosu. Chyba się zgodzimy wszyscy. Prawo głosu nie oznacza, że można głosować razem z radnymi, bo to ustawowo ma tylko rada. I ja rozumiem, że prawo głosu to prawo zabierania głosu w dyskusji, tak na pewno by intencji. Ale na przykład obecny statut miasta, który mówi, że przewodniczący zarządu bierze udział w posiedzeniach rady z prawem głosu, za wyjątkiem prawa głosowania, gdyby to precyzowuje, gdyby ktoś powiedział, taka zmiana nie doprecyzowuje, czy prawo głosu oznacza głosowanie, na pewno takiej intencji państwo nie mieliście, żeby członkowie rad dzielnicy mogli głosować, bo to jest ustawowo niemożliwe. Jest 31 radnych, a nie, nie wiem, 70. No. Dlatego wskazuję na te niekonsekwencje językowe, rozumiejąc oczywiście, że ja jestem prawnikiem, więc może, przepraszam, nie oceniam siebie, ale łatwiej mi jest wychwycić, bo gdybym staram się skupić. Co jeszcze chciałem zwrócić uwagę? Na co jeszcze kwestie? W przypadku udziału członków Rady Dzielnicy proponowana zmiana w posiedzeniach komisji jest doprecyzowana, że w sprawach dotyczących dzielnicy z prawem głosu rozumie, że w obradach już samej sesji członkowie Rady Dzielnicy wyznaczeni przez Radę biorą udział z prawem głosu. Dlatego jeszcze raz powtórzę i teraz już postaram się, przepraszam, to na pewno chcę odnieść się nie do pytań. Może trzeci raz to powtarzam. Według mnie, mówię to publicznie na forum komisji, gdyby Rada Miasta, oczywiście pamiętam, jak przy innych obywatelskich projektach uchwały go mówiono, to zadecydowałby pan wojewoda. Podjęła uchwałę w takim brzmieniu, podkreślam, według mnie, jako prawnik,
ona byłaby obarczona istotną wadą. Bo nie miałaby tego uzgodnienia, gdyby ona mówiła już o zmianie. Przypominam, że jest wejście w życie 14 dni od ogłoszenia, co by wskazywało, że jest to zmiana statutu. Nie dodane jest w Dzienniku Urzędowym Województwa lub zmiana, na pewno o to chodzi. Ale jak Państwo zobaczycie, projekt zmiany podlega wejściu w życie z dniem podjęcia, uzgodnienie przez Prezesa Rady Ministrów i ponowna uchwała. Mogą tą ponowną uchwałę by złożyć Pan Prezydent, Pan Przewodniczący, gdyby Prezes Rady Ministrów uzgodnił. Dlatego dla mnie, jeszcze raz podkreślam, ta kwestia procedury przy tym brzmieniu uchwały jest tutaj jako prawnika najbardziej, nie wiem, jak słowa użyć, użyję potocznego, kłopotliwa, bo ten projekt zakłada zmianę statutu, co by oznaczało, że bez uzgodnienia z Prezesem Rady Ministrów Państwo byście podjęli taką uchwałę. Prezes Rady Ministrów może nie uzgodnić. Był taki przypadek w 2008 roku. Może uzgodnić w części. Wiem, że intencje, myślę, że Państwa mieszkańców były takie, żeby dokonać zmiany. Natomiast tak jak mówię, jesteśmy miastem powyżej 300 tysięcy i ten zapis statutu, z ustawy, który jest od 90 roku, nas obowiązuje, czyli uzgadnianie projektu. Dziękuję i przepraszam, jeśli powtórzałem. Dziękuję bardzo. Przepraszam, bo ja w tej chwili tak uważam, że były pytania od mieszkańców, były pytania od radnych, była odpowiedź i chciałbym przejść do głosowania w tej chwili. Ja chciałbym tylko odnieść. Proszę bardzo. Przepraszam, bo chyba nie było słychać w tamtym mikrofonie. Mam pytanie jedno do wnioskodawców, bo nie wiem, czy dobrze rozumiem Państwa intencje, ale proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeśli błądzę. Państwa intencją jest to, żeby w statucie miasta znalazł się zapis, że każdy członek Rady Dzielnicy podczas obecności na sesji Rady Gminy, Rady Miasta Lublin, może bezwarunkowo, czy powinien bezwarunkowo brać udział w dyskusji w każdym punkcie merytorycznym sesji Rady Miasta. Czy ja to dobrze rozumiem, czy moja interpretacja jest błędna? Jeżeli jest błędna, to proszę mnie z niej wyprowadzić, a jeżeli jest właściwa, to proszę powiedzieć mi, w jaki sposób to sobie Państwo z strony praktycznej wyobrażacie, że prawie 500 osób będzie zabierało głos w każdym punkcie merytorycznym, a jeśli tak, to dlaczego nie dotyczy to wszystkich mieszkańców Lublina na przykład, bo przecież mają takie same prawa jak członkowie Rady Dzielnicy. Momencie, to pytanie powiedzieć nie dotarcie, tak czy nie? Nie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. To jest za moim projektu uchwały. Czy ja mogłabym się mimo wszystko odnieść krótko w dwóch zdaniach? Proszę Panią, już w tej chwili jesteśmy w trakcie głosowania. Ale bardzo bym prosiła krótko. Pani się zgłaszała wcześniej. Przyznam szczerze, że chciałabym usłyszeć Pani argumentację krótką i treściwą, ale... A nie na zasadzie tak czy nie, bo interpretacja... Życzyłbym sobie usłyszeć kilka słów tak naprawdę. Dobrze, proszę bardzo, udzielam odpowiedzi. Chciałabym się naprawdę krótko odnieść. Tutaj nie mam zarzutów co do opinii prawnej, Panie Mecenasie, Pana, absolutnie, kompletnie pod tym względem. Natomiast zarzut mam jeden taki, że dostałam tą opinię półtorej godziny przed Państwa posiedzeniem. A wiadomo jest, że Państwo będziecie tutaj procedować, opierając się na opinii Pana Mecenasa, co uważam w stosunku do tego projektu jest zupełnie nie fair. W takim układzie, jeżeli ta opinia została sporządzona dopiero całkiem niedawno, nie powinno to być dzisiaj procedowane na tej komisji. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, odnosząc się tutaj do głosowania. Naszym zamierzeniem jest było tylko i wyłącznie to, że dany członek Rady Dzielnicy będzie zabierał głos na posiedzeniu Rady Miasta, jeżeli Rada Miasta będzie procedować sprawy dotyczące tylko danej dzielnicy, a nie spraw całościowych miasta. Dobrze, ja mam pytanie do Pana Radnego. Czy Pan uzyskał już odpowiedź? Tak, dobrze, dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Policzone. Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję bardzo. Negatywna opinia komisji. Przechodzimy teraz do kolejnego punktu. Punkt numer 5, punkt numer 1675, kreska 1. Czy są pytania z strony Państwa radnych co do tego punktu? Nie ma. W takim razie głosujemy. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem?
jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do punktu druk nr 1674 kreska 1. To jest, czy są jakieś pytania ze strony Państwa Radnych? Nie widzę, w takim razie proszę dokonać zapisu, że radni zapoznali się z informacją. Przechodzimy teraz do punktu numer 7, przyjęcie sprawozdania. Czy są jakieś uwagi? Nie widzę, głosujemy przyjęcie sprawozdania. Kto jest za przyjęciem sprawozdania z pracy komisji? Dziękuję bardzo. Teraz przechodzimy do następnego punktu. Mam do Pani taką prośbę, ponieważ komisja musi już zakończyć obrady, czy to pytanie może Pani następnej komisji zadać w głos Pana Przewodniczących? Na następnej komisji. Panie Przewodniczący, no Pani czekała. Dobrze, proszę Pan, to udzielam Pani głosu. W wolnych wnioskach, w sprawach wniesionych może Pani zadać głos. Tak jest, udzielam Pani głosu. Proszę Państwa, ja króciutko bym może chciała zabrać głos. Mam na piśmie, to ja przekażę przewodniczącemu, tak więc kto z radnych będzie chciał, może się zapoznać. Nie wymagam żadnej uchwały czy też tutaj jakichś takich decyzji. Moje wystąpienie dotyczy pewnych uwag, sugestii dotyczących działania Komisji Samorządności Porządku Publicznego. Przy czym zabieram głos jako członek Rady Dzielnicy Koślinek, nie jako reprezentant, ponieważ no, nie każdą sprawę można tam przedyskutować. Rada jest troszkę dysfunkcyjna, w związku z tym nie podejmę takiego działania, natomiast chciałabym współpracować z Radą Miasta. I mam tutaj 6 punktów, które tak króciutko w jednym zdaniu. Czy radni mogliby dostać to mailem, by dostali tutaj Pani 6 punktów? Jeżeli dostanę adresy mailowe, to tak. Nie, to tutaj Pani się tym zajmie. To proszę podać do Pani i Pani tutaj roześle Pani Anię. Dobrze. Bardzo dobrze. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję. W takim razie kończymy komisję. Dziękuję bardzo. Do widzenia.